Dzień dobry, witam się z Wami w czwartek 2 listopada i pozdrawiam Was serdecznie z parafii ewangelickiej w pokoju. Dziś w modlitewniku z Biblią na co dzień znajdujemy hasła z księgi proroka Izajasza z 50 rozdziału z 4 wiersza i z Ewangelii według Mateusza z 25 rozdziału z 39 wiersza. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? Dzisiejsze hasła z Biblią na co dzień skłaniają nas do tego, aby zadać sobie pytanie, czy dostrzegamy potrzeby drugiego człowieka? Żyjemy w pędzącym i zabieganym świecie. Ile z darowanego nam każdego dnia czasu potrafimy wyłuskać nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi? Czy w ogóle taki czas znajdujemy? A być może jak kapłan albo lewita z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie przechodzimy nie dostrzegając potrzebującego wcale albo nawet nie chcąc tego potrzebującego dostrzec. Wiecie, jakie są najbardziej niezaspokojone potrzeby człowieka w XXI wieku? To potrzeby społeczne. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa, bliskości, miłości, rozmowy i obecności drugiego człowieka. Jaka to ironia losu, że w czasach, kiedy każdy z nas nosi w kieszeni telefon, kiedy internet, a razem z nim dziesiątki komunikatorów są na wyciągnięcie ręki, to, czego najbardziej brakuje człowiekowi, to jest drugi człowiek. Czy możemy coś z tym zrobić? Czy mamy na to wpływ? Czasami wystarczy dobre słowo, podtrzymanie za rękę, obecność. Czasem zwykłe zapytanie, czy mogę Ci w czymś pomóc? Albo czy potrzebujesz porozmawiać? Czasem to po prostu chwila spędzonego wspólnie czasu. Ewangelia Mateusza podsuwa nam dzisiaj pytanie, kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? I moi drodzy, obyśmy zawsze potrafili sobie właśnie takie pytanie zadać. Kiedy widzieliśmy potrzebę drugiego człowieka i ją zaspokoiliśmy? Bo takie pytanie oznacza, że nasza wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka jest tak naturalna, że czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pomagamy, że towarzyszymy drugiemu człowiekowi, że jesteśmy pomocni. Ale obyśmy nigdy nie musieli zadać sobie pytania, kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i nie przychodziliśmy do Ciebie. Bo to będzie sygnałem naszej znieczulicy i egoizmu. Pan Bóg chce, abyśmy otwierali swoje serce dla drugiego człowieka. Abyśmy wykorzystywali swój rozum, swoją mądrość, swoją wrażliwość do tego, aby rozpoznawać i zaspokajać potrzeby innych ludzi. Ale być może jednocześnie to Ty dzisiaj czujesz się samotny albo samotna. Bóg chce, abyś wiedział albo wiedziała, że w takiej sytuacji nigdy nie jesteś sam albo sama, bo On jest z nami i będzie wszędzie, dokądkolwiek pójdziemy. Życzę i sobie, i Wam, abyśmy zawsze tę Bożą obecność w swoim życiu odczuwali i abyśmy mogli nieść ją i przekazywać dalej tym, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia i naszej obecności. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek i życzę błogosławionego, dobrego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.